Ślubowanie złożył dziś podczas sesji Rady Miejskiej Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawa, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Suwałki. Tak mi dopomóż Bóg. Podczas półgodzinnego wystąpienia włodarz przedstawił zebranym swoje zamierzenia na nową kadencję. Mówił o planowanych inwestycjach i aktywizacji rynku pracy. Wśród priorytetowych przedsięwzięć wymienił m.in. uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, modernizację układu komunikacyjnego miasta, kontynuację budowy dróg osiedlowych, odwrócenie miasta do czarnej hańczy poprzez uporządkowanie terenów przy rzece. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta, dróg wojewódzkich, ulicy Bakałażeska, Sejneńska, Reja, Buczka oraz budowa fragmentów, niecałości tzw. trasy wschodniej. W pierwszej kolejności odcinek Puławskiego Północna oraz utrata Sejneńska. Sporo uwagi prezydent poświęcił też sprawom oświaty i pomocy społecznej. W Suwałkach nie może być ludzi głodnych, a w szczególności dzieci. W suwalskich szkołach prowadzić będziemy dożywianie dzieci oraz wspierać jadłodalnię funkcjonującą przy parafii świętego Aleksandra. Zależy mi też na zapewnieniu pomocy niepełnosprawnym i osobom chorym oraz odrzuconym przez najbliższych. Włodarz zapowiedział otwarcie miejskich spółek na zatrudnienie ludzi młodych. Zwrócił uwagę, że część pracowników spółek komunalnych nabyła już prawa emerytalne. Oczekuję od dyrektorów i prezesów miejskich jednostek organizacyjnych, by otworzyli się na ludzi młodych. Dużo osób pracujących w miejskich jednostkach na stanowiskach, podkreślam, na stanowiskach nierobotniczych nabyło już uprawnienia emerytalne. Na to miejsce pracy oczekują młodzi, zdolni ludzie, dobrze wykształceni. Suwalczanie, którzy z konieczności pracują poza swoim rodzinnym miastem. Proszę o uwzględnienie tej mojej prośby. Nowum jest brak koalicji w Radzie Miejskiej. Czesław Renkiewicz wyszedł z propozycją współpracy do wszystkich radnych. Przywykliśmy do podziału w Radzie Miejskiej na opozycję i koalicję. Dzisiaj wychodzę do Państwa z propozycją. Nie twórzmy tych podziałów. Pracujmy wspólnie, razem dla wszystkich Suwalczan. To Suwałki nas łączą. W rozmowie z Radiem 5 włodarz nie krył, że to eksperymentalne rozwiązanie. Liczy jednak, że będzie to eksperyment udany. W podobnym tonie wypowiada się Mariola Jadwiga Szczypiń, przewodnicząca Rady Miejskiej z opozycyjnego dotychczas wobec prezydenta klubu Prawo i Sprawiedliwość. Jak powiedziała Radiu 5, koalicja nie gwarantuje dobrej współpracy, a jej brak wcale dobrej współpracy nie wyklucza. Myślę, że wszelkie formy polityczne to jest jedno. Dobra wola ludzi, chęć współdziałania to jest drugie. Jeśli jedno drugiemu nie przeszkadza, to wszystko jest w porządku, ale jedno może się obyć bez drugiego. W czasie sesji ślubowanie złożył Kamil Lauryn, który otrzymał mandat po tym, jak ze swojego miejsca w Radzie na rzecz prezydentury zrezygnował Czesław Renkiewicz. Radni wybrali też swoich wiceprzewodniczących. Oprócz Marioli Jadwigi Szczypiń, która na pierwszej sesji została wybrana przewodniczącą Rady Miejskiej, w prezydium znaleźli się Andrzej Chuchnowski z klubu Łączą Nas Suwałki, Sławomir Szeszko z bloku samorządowego i Zbysław Grajek, który startował w wyborach z listy Platformy Obywatelskiej. Na koniec radni ustalili wysokość wynagrodzenia prezydenta Suwałk, które wyniesie około 12 tysięcy złotych brutto. Podczas posiedzenia u boku włodarza pojawił się Łukasz Kurzyna, który zrezygnował z mandatu radnego i tak jak poprzednio będzie pełnił funkcję pierwszego zastępcy prezydenta. Drugiego zastępcę prezydent chce powołać w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wrócił pan Łukasz Kurzyna na swoje miejsce. On będzie pierwszym moim zastępcą. Poprzednio pierwszym zastępcą był pan Marek Buczyński, który kończy swoją pracę na tym stanowisku, ale na zakończenie pracy jeszcze trzeba trochę poczekać, bo odwołam pana Buczyńskiego już na dniach, bo jest taka procedura, natomiast jego odejście związane jest tam z koniecznością wykorzystania jeszcze urlopu wypoczynkowego i tak dalej. Natomiast na miejsce pana Buczyńskiego, na wejście właśnie w uwolnione stanowisko trzeba będzie troszeczkę poczekać. Nastąpi to w pierwszym kwartale przyszłego roku.